troszeczkę lat już siedzę w Pruszkowie i, no i nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. No fajnie, fajnie, naprawdę serce rośnie. Myślę, że jednak taka presja, chęć pokazania się polskiej publiczności, polskim kibicom, które dla mnie bardzo zależało właśnie, żeby pokazać się tutaj na naszej arenie. Także no, myślę, że jednak bardziej ta presja ze strony tej lokalizacji naszego pucharu. Ale czy myślisz, że to jest powód, żeby nie robić u siebie takich imprez, czy to jest właśnie powód, żeby ich robić jak najwięcej, żebyście się mogli przyzwyczaić do tej presji? No, oczywiście, że jak najwięcej. Zwłaszcza, że odbędą się tutaj Mistrzostwa Świata, tak? To nam takie imprezy tylko nam ułatwiają, przystosowują nas właśnie do walczenia, do radzenia sobie z tym. Także no, takie coś jest potrzebne i jak najwięcej takich imprez u nas. W kwalifikacjach było bardzo dobrze, później w tym finałowym wyścigu rzeczywiście było widać, że no, każdy ruch z twojej strony był obserwowany przez rywali. No, no tak, myślę, że no, no, rywale mnie znają, także wiedzieli, że nie mogą mnie odpuścić, bo jak to zrobią, to ja to odpowiednio wykorzystam, ale też moje nogi nie były do końca na swoim, takim, na swoim poziomie, także... Także parę rzeczy się nie złożyło na ten wynik, no i stąd taki, a nie inny. A powiedz jeszcze, jak to było z tym startem w drużynie? No myślę właśnie, że to też troszeczkę spowodowane tą presją, o której mówiliśmy. No, jeden kolega po prostu, no każdemu zależało, tak? Równie dobrze każdy z nas mógł zrobić takie wykroczenie, czyli minimalny fast start. Ale też to sędziowie byli bardzo nadgorliwi, ustawiali nas bardzo blisko linii startu, także nasze każde drgnięcie już było false startem, więc naprawdę ciężko było tego uniknąć. Czuliście się jako drużyna na to, żeby tutaj pojechać po dobry wynik? Tak, myślę, że w ogóle warunki atmosferyczne są inne niż to było w piątek. Temperatura na torze jest w ogóle inna. Jakbyśmy pojechali dobry start dla nas, to mógłby być to nawet nowy rekord Polski. No mamy trochę tych rekordów Polski tutaj podczas zawodów w Pruszkowie. No jest też przede wszystkim rekord Polski, jeśli chodzi o publiczność, bo nie było jeszcze tylu kibiców w Pruszkowie i rzeczywiście to, co się dzieje tutaj podczas wieczornych sesji, to jest prawdziwe szaleństwo. No naprawdę, ja byłem wczoraj wieczorem oglądając Madisona i Scratch, gdzie jechał mistrz świata, Adrian Tekliński, no to naprawdę, naprawdę robiło to wrażenie. Ja w Polsce, no troszeczkę lat już siedzę w Pruszkowie i, no i nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, no fajnie, fajnie, naprawdę, serce rośnie. Jakie twoje dalsze plany teraz? Odpoczynek chyba zasłużony. No, planuję dobrze wypocząć i zregenerować się na następny sezon. Dużo masz czasu na ten wypoczynek? No tak koło miesiąca myślę. Myślę, że to dobry miesiąc gdzieś, może nie cały, no. Takiego luzu totalnego.